Spotkanie z Anitą Gargas w Kozienicach. Część druga. Prowadzenie Piotr Kołodziejczyk. Polecam Państwu jeszcze raz te krótkie konkluzje w takich momentach. I to tyle tytułem wstępu może. Dobrze, bo się tak rozgadałam. Nie wiem, czy Państwo nie chcieliby zadać mi jakichś pytań szczegółowych. Mamy mało czasu z tego, co się dowiedziałam, tak? Mniej niż zwykle na tego rodzaju spotkaniach. Więc jeśli Państwo mają pytania, to ja chętnie odpowiem. Panie to mogę? Tak. Pani Anito, ja mam kilka pytań, może jeszcze będą z sali, ale takie, które mi się narzuciły, słuchając tego, co Pani mówiła. Co z zeznaniem Pana Wiśniewskiego? Bo przecież on był niejako naocznym świadkiem tej katastrofy. Sami pamiętamy, ja też oglądałem to w TVP Info, kiedy była jego bezpośrednia relacja na żywo puszczona tylko raz. Cała ta jego setka, tak zwana wypowiedź, a potem już były ścinki. Co Pani wie na ten temat? No tak. Pan Wiśniewski to rzeczywiście też mało wykorzystany świadek. Generalnie świadków nasza prokuratura mogłaby lepiej pracować, to nie ma co ukrywać, nie ma co w tej chwili udawać, że idzie wszystko prawidłowo i że tylko strona rosyjska, czyli prokuratura i komitet pana Dowiny są winni całej tej sytuacji w śledztwie. Jest paru świadków, którzy rzeczywiście nie zostali wykorzystani. Jest parę dowodów, które nie zostały wykorzystane w tym śledztwie. I jednym z takich świadków jest rzeczywiście pan Wiśniewski. Chociaż ja, szczerze powiedziawszy, porównując jego różne wypowiedzi, bo on się parę razy wypowiadał do różnych mediów, dostrzegłam jakiś chaos i niespójności. Jedno jednak jest stałe w wypowiedziach pana Wiśniewskiego, mianowicie, że leciał samolot i skrzydła były, prawda? Jeszcze wtedy były skrzydła oba. Co potwierdza, co jest zgodne z tym, co mówili rosyjscy świadkowie, którzy znajdowali się przy garażach, zaraz przy lotnisku. I też na przykład jeden z tych świadków wprost powiedział, że owszem, widział jak samolot uderzył w brzozę, ale poleciał dalej, nic mu nie odpadło, prawda? Żadne skrzydło mu nie odpadło. To jest, ja byłam w tym hotelu, gdzie pan Wiśniewski przebywał. Powiem Państwu szczerze, że ja nie za bardzo rozumiem jego tłumaczenia, co on tak naprawdę robił i w którym momencie robił. Bo najpierw opowiadał, że znajdował się, znaczy patrzył na lotnisko tuż przed przylotem samolotu naszego i chciał nagrywać lądowanie, tu polewa, tak jak nagrał lądowanie premiera 3 dni wcześniej, tak? Czyli 7 kwietnia. Nawiasem mówiąc, jestem ciekawa, gdzie są te nagrania, bo może warto by je było porównać. Może w archiwum. A, właśnie. Więc podobno chciał nagrywać lądowanie, potem zrezygnował z tego, bo uznał, że jest za duża mgła. Potem jednak stwierdził, że pobiegnie, bo coś usłyszał, a potem coś widział. Także te zeznania są bardzo niespójne i prokuratura tutaj bardzo niewiele poświęciła temu świadkowi, bo myślę, że świadek powinien być wzięty krzyżowy ogień pytań i w jednych zeznaniach nie mogą być takie niespójności, bo bardzo łatwo później takie zeznania podważyć, a jednak mimo wszystko jest to jeden z tych nielicznych, którzy widzieli, prawda, co się wydarzyło. No i sam fakt, że pobiegł na miejsce katastrofy, utrzymywał, że w pewnym momencie Rosjanie go dopadli, ale jak go dopadli, to zagrozili mu, tak, że jeśli się natychmiast tam nie usunie, to będzie z nim źle. Podobno go przetrzymywali. Najpierw pierwsza wersja była taka, że był przetrzymywany gdzieś tam, że czuł zagrożenie życia, tak? Tak powiedział przecież dla jednej z telewizji. Potem się okazało, że wszystko było elegancko i mógł odejść.
To też dla mnie jest niejasne. No to jest dosyć dziwny świadek. Dodajmy tutaj dla osób postronnych, że pan Sławek miał dwa razy cięższą kamerę jak ta, czy jak ta, która jest na górze. Te kamery ważą po 5 kilo. Czyli on miał 10 kilo jeszcze i musiał z tym przebiec, prawda? Więc no, maratończyk. Mam jeszcze kolejne pytanie. Pan Macierewicz na konferencji w Jachlance powiedział, że no niestety jest wielkie prawdopodobieństwo, że to jednak nie był przypadek. Tylko pan Macierewicz wskazał błąd kontrolerów. Czy jest jakiś inny ślad? Poza tym, że kontrolerzy tutaj się zachowywali też co najmniej dziwnie. Ja Państwu przypomnę, tym z Państwa, którzy nie mieli okazji czytać Gazety Polskiej akurat tekstów na ten temat, że w wieży kontroli lotów przebywało więcej osób niż powinno. Ściągnięto człowieka, który wcześniej pracował na tym lotnisku, człowieka, który nie miał żadnej roli, żadnego zadania w tym dniu, a mimo to był obecny w wieży kontroli lotów, ten niejaki Krasnokucki, człowiek, który do tej pory nie był przesłuchany, nie składał zeznań. W każdym razie nie wiadomo, kto wykonywał telefony do Moskwy i w jakim celu, ale szeregowi żołnierzy, którzy obsługiwali tego dnia płytę lotniska i mieli między innymi trap podstawić, mieli takie aparaty do wewnętrznej komunikacji, takie mniej więcej jak można spotkać w taksówkach, gdzie się słyszy, prawda, co mówi dyspozytorka, do kogo tam, ty pojedziesz tam, proszę taki adres i taki adres, to słychać, prawda? I oni słyszeli, to była wewnętrzna linia, tylko dla obsługi lotniska i oni słyszeli, co się działo w wieży kontroli lotów, na tym kanale. I oni rozmawiali między sobą i z Moskwą rozmawiali, ci z wieży kontroli lotów, a żołnierze to słyszeli. I było wyraźnie tam powiedziane, w zeznaniach żołnierzy, że słyszeli, że kontroler, jeden z kontrolerów lotu nie chciał się zgodzić na to, żeby nasz samolot lądował w takich warunkach. Co się takiego stało, że w końcu wyrażono zgodę? Znaczy, żeby tu Państwo dobrze zrozumieli, co ja powiedziałam. Ten kontroler lotu komuś z wieży mówił, że ja się nie zgodzę na to, żeby go posadzić. Nie zgodzę się, żeby on zamknął lotnisko. Oni rozmawiali między sobą. Tego nasi piloci nie słyszeli, bo to już jest ten kanał do komunikacji z samolotami. To jest inny kanał niż ten, którym się posługiwali ludzie obsługujący lotnisko. Co się takiego stało, że później zmieniono wersję i w końcu lotnisko było otwarte? I są świadkowie, którzy twierdzą, więc poza tym, że nie wszystko było w porządku, jeśli chodzi o kontrolerów lotu, i tu się całkowicie zgadzam z panem ministrem Macierewiczem, to jeszcze są świadkowie, którzy twierdzą, że zanim doszło do katastrofy, z samolotem działo się coś dziwnego. Po pierwsze widzieli błysk w powietrzu. Nie błysk, który był efektem zderzenia maszyny z powierzchnią ziemi, tylko w powietrzu nastąpił jakiś błysk. Nikt się tym błyskiem nie zajmuje. Błyski, ja nie wiem, no nie znam się tak dobrze na samolotach, ale wydaje mi się, że samoloty same od siebie tak nie błyskają, tak jak przy wybuchu. Świadek wyraźnie mówił, że był to oślepiający, nienaturalny błysk. Świadek, który był tak blisko samolotu, że jak ten samolot nad nim przelatywał, to go powalił i on trzymał się własnego samochodu, żeby go podmuch gdzieś nie porwał. Więc było to naprawdę spotkanie trzeciego stopnia, tak, z samolotem. Więc nie ma powodów, żeby nie dawać wiary tego typu zeznaniom. To świadczy o tym, że wciąż wisi gdzieś nad nami to pytanie, co z zamachem potencjalnym. Jeśli weźmie się pod uwagę, że nasi archeolodzy
po tylu miesiącach, w końcu dopuszczeni na miejsce katastrofy. Zresztą śmieszna sprawa z archeologami, prawda? Że się wysyła archeologów zamiast kryminologów, którzy zajmą się zabezpieczeniem śladów. Ale jeśli ci nieszczęśni archeolodzy znajdują kilka tysięcy elementów samolotu, no to ja się pytam, przepraszam bardzo, na jakiej podstawie w 3 godziny czy 4 godziny po katastrofie gubernator Smoleńska wypowiedział się, że nie ma mowy o zamachu? Na jakiej podstawie, skoro w Lockerbie mały element wielkości 2-3 cm pozwolił ustalić przyczynę katastrofy? I nie tylko fakt, że te elementy wciąż gdzieś tam tkwią. My nie wiemy tak naprawdę, czy to są elementy z jednego miejsca samolotu, czy są elementy z różnych części samolotu jakoś równomiernie, prawda, porozrzucane na tym terenie. Gdyby to były elementy z jednej części samolotu, na przykład z jednego określonego kawałka podwozia, albo z jednego określonego kawałka, nie wiem, kabiny pilotów, no to dawałoby do myślenia, czy jak wykluczono mikrowybuch. A przecież wiadomo, że wystarczy drobne rozszczelnienie w samolocie, drobne rozszczelnienie układu paliwowego, układu klimatyzacyjnego itd., itd. Tam są różne gazy, prawda, które pracują w klimatyzacji. Wystarczyłoby do spowodowania wybuchu. Więc jak wykluczono to? Jak to zbadano? Podobnie jak chciałam zapytać, jak zbadano już słynną sprawę naprężeń w oknach kabiny pasażerskiej na przykład. Naprężenia w szybach mogą wskazywać, to są takie mikroślady, które fachowcy są w stanie odróżnić, czy były spowodowane czymś od jakimś wybuchem, gwałtownym rozprężeniem powietrza od środka, czy wynikają z uderzenia o ziemię. No tego też nie byliśmy w stanie, znaczy już nie będziemy w stanie stwierdzić, ponieważ dokładnie je rozbito. To było widać na filmie wyemitowanym przez misję specjalną. Rozbijano te szyby i można się było zastanawiać, czy to jest jakaś głupota paru facetów, którzy przyszli posprzątać kupę złomu, czy też zlecenie, prawda? Brak, na którym mogły być jakieś chemiczne cząstki, nie został poddany badaniom. No nie łudźmy się, że ktoś badał ten wrak centymetr po centymetrze. Chociaż tego należałoby oczekiwać, prawda? Jeśli prezydent dużego kraju europejskiego, natowskiego ginie, no to każdy za oczywiste by przyjął, że należałoby sprawdzić wszystko centymetr po centymetrze. Tymczasem wzięto całe fragmenty wraku, w całości przewieziono na tylną płytę lotniska, taką boczną, i tam zwalono na kupę. I to zrobiono już trzeciego, czwartego dnia po katastrofie. I nikt mi nie powie, że ktokolwiek z MAK-u, z prokuratury rosyjskiej tam jakieś badania chemiczne przeprowadza. Przecież to jest śmieszne. A deszcz, ptaki, które sobie tam pewnie gniazda uwiły, a na pewno tam ich odchody spokojnie tam spadały na ten wrak, zrobiły swoje. Deszcz wypłukał, chemiczne związki w tego typu odchodach też robią swoje. Ja byłam przerażona, bo ja widziałam wrak w odległości takiej jak, no, jak te lampy tutaj. No naprawdę to była, płakać się chciało, że można tak potraktować jeśli nie jedyny materialny dowód w sprawie.
Nie mówię o zeznaniach, prawda? Są materialne dowody i niematerialne. I tutaj jest kluczowy materialny dowód sprawy. No i niestety on został potraktowany przez Rosjan za cichą zgodą strony polskiej, bo przecież nikt nie robił w tej sprawie rabanu, nikt nie robił, nie naciskał na Rosjan. Gdyby nie media, nieliczne media w Polsce, to nic by się z tym wrakiem, wokół tego wraku nie działo. A chyba po tym, jak państwo wszyscy mieli okazję obejrzeć film w misji specjalnej, nikt nie ma wątpliwości, że to jest jeden wielki skandal. No więc brak nacisków, désintéressement sprawiły, że w zasadzie możemy ten dowód uznać za stracony. Za stracony. I pan, nie wiem, Graś czy ktoś może mówić teraz, że na rocznicę sprowadzimy tutaj oczywiście wrak. No i co z tego? No i co z tego? Być może ktoś nawet rekonstrukcję jakąś zrobi, ale wątpię, bo na razie nie słyszę, żeby ktoś w budżecie zarezerwował środki na ten cel. W ogóle nikt nie pyta, dlaczego specjalnej kwoty, dużej kwoty Polska nie przeznaczyła na najlepszych specjalistów światowych. Dlaczego do tej pory prokuratura wojskowa, która ma do czynienia z największym śledztwem w swojej historii, nie dostała specjalnej puli pieniężnej na to, żeby móc współpracować na przykład z tymi, którzy prowadzili śledztwo w Lockerbie. Może ci prokuratorzy, to ich przerosło, może tych prokuratorów to przerosło. Oni nigdy nie mieli z czymś takim do czynienia, ale nikt też im nie powiedział, że macie otwarte, że macie zielone światło. My was wesprzemy każdym możliwym sposobem. No i tak właśnie można powiedzieć, dziergają, tak? Dziergają tam od przypadku do przypadku. Może któryś z pełnomocników podpowie im, co zrobić, więc to zrobią. Może dziennikarze nacisną, no to też już będą zmuszeni coś zrobić. Może parlamentarzyści powiedzą, jakąś konferencję urządzą, może zespół bardzo, bardzo jak katalizator, jak no, pozytywny katalizator podziałał tutaj zespół parlamentarny pod przewodnictwem pana Macierewicza. No to trzeba przyznać, że to jest bardzo dobre narzędzie, taki bat na prokuraturę, ale no, też zaczął działać z opóźnieniem niestety. No jest to tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na to ja pytanie. Mogę zapytać, proszę. A dlaczego jest zdjęta misja specjalna z anteny? Ja dowiedziałam się, ja się dowiedziałam o tym ostatnio. I to w dodatku mnie dyrekcja anteny nie powiadomiła osobiście, tylko zrobiono to w najbardziej taki nieprzyjemny sposób przez producenta. To jest tak, żeby jeszcze no poniżyć, tak? Poniżyć autora programu. Tak się to odbyło. No ja mam swoją teorię oczywiście. Tutaj absolutnie Smoleńsk był solą w oku i nie można było pozwolić na to, żeby kolejny film ze Smoleńska obnażał to, co robią Rosjanie. Więc my mieliśmy, proszę Państwa, my mieliśmy bardzo wiele kolejnych odcinków przygotowanych na różnych etapach produkcji. Niektóre były zaawansowane w 90%. Zresztą nie tylko o Smoleńsku. Bardzo ciekawe tematy mieliśmy przygotowane do emisji. Ale Smoleńsk to było nasze oczko w głowie. I mieliśmy na przykład przygotowany materiał na temat podwójnych pochówków. Bo nie wiem, czy Państwo wszyscy wiedzą, że poza tym, że rodziny przeżywały koszmar związany z utratą najbliższych, to jeszcze 15 z nich, 15 rodzin, przeżywało podwójny koszmar, ponieważ po dwóch, trzech, czterech tygodniach od pochówku pierwszego, od pogrzebu oficjalnego, dotarła do nich informacja, że będą mieli dodatkowe części ciała do pochowania. I odbyły się takie pochówki.
rodzinom zaproponowano, żeby skremować te części, te fragmenty, które dotarły za drugim, w drugiej partii, że tak powiem brzydko. W niektórych przypadkach były to tak duże fragmenty ciał, że nie mieściły się w trumnach wielkości jednej drugiej trumny pełnowymiarowej. To znaczy druga trumna była taka sama jak pierwsza, tak duża. Także to nie były jakieś, na przykład, nie wiem, fragment typu ręka czy kawałek nogi. To musiały być naprawdę duże fragmenty. Ja pytam, co spowodowało, że pani kopacz potrafiła powiedzieć, że wszystko było przekopane, znalezione, zidentyfikowane. To co, skąd nagle się, co się znalazło w tych 15 trumnach? Co się znalazło tam? I rodzinom powiedziano, że najlepiej by było po pierwsze nie robić z tego hałasu, po drugie najlepiej skremować, a po trzecie najlepiej do wspólnej trumny, przepraszam, do wspólnego grobu. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo wiele rodzin uległo tej perswazji. To znaczy zgodzili się na skremowanie i my teraz nie jesteśmy w stanie, znaczy mówię my, czyli strona polska, prokuratura polska, gdyby zechciała sprawdzić te szczątki, nie jest już w stanie sprawdzić, co tam tak naprawdę było. A zwłaszcza, że w jednej trumnie były szczątki oznaczone jako NN. No to co to w ogóle jest NN? W momencie, kiedy wszyscy dawali swoje DNA do zbadania. Niestety również NN zostały skremowane. Tylko dwie rodziny nie zgodziły się na kremację i misja specjalna była na takim drugim pochówku w przypadku jednej rodziny. Ta rodzina się zgodziła na to, żeby filmować. Była to potworna trauma, jak było widać dla rodziny, za którą też ktoś musi w rządzie odpowiedzieć, moim zdaniem, i to uważam, że tutaj niestety nacisk ze strony parlamentarzystów jest za mały na to, żeby konsekwentnie ktoś poniósł za tą traumę, którą, za ten koszmar, który zgotowano rodziną. Bo rodziny, z którymi my rozmawialiśmy, powiedziały wyraźnie, że mogli poczekać te 2-3 tygodnie dłużej, ale żeby już był jeden pogrzeb, a nie dwa, prawda? Więc dwie rodziny pochowały trumny, te, które otrzymały za drugim razem. Jedna rodzina, pozostałe rodziny zgodziły się na kremację, ale jedna rodzina nie zgodziła się, żeby do wspólnego grobu złożyć prochy. I dochowała te pochowała te prochy tam, gdzie była trumna, ta pierwsza. Ja przepraszam, ale coś mi wpadło do oka, to akurat teraz jakiś farbocel. No i tak to wyglądało. Ten materiał niestety, mimo że był gotowy, nie otrzymaliśmy zgody na wyemitowanie w czasie, kiedy jeszcze emisja istniała. Była obietnica, że po jakimś czasie będziemy mogli to wyemitować. No niestety szybciej zlikwidowano program. Ale mam dla Państwa, żeby tutaj tak nie było tak smutno na koniec, to powiem, że program śledczy mojego autorstwa powstanie, niezależnie od tego, czy TVP sobie będzie życzyła, czy nie, i będzie emitowany w internecie. Także wszyscy Państwo będą mogli w internecie obejrzeć te programy. A kto zrobił ten film List z Polski, który to obejrzy na internecie? Telewizja holenderska przy współpracy z polskim reporterem, panem Pilisem. Pan Pilis to jest dziennikarz, który współpracował kiedyś z TVP. Też został chyba wyrzucony, nie wiem. W każdym razie on tam występuje jako ten autor listu.
To jest pan Pilis, Mariusz Pilis. Szanowni Państwo, ja chciałbym zabrać głos między innymi dlatego, że ja byłem też świadkiem i uczestnikiem tych wydarzeń, bo byliśmy z pielgrzymką wtedy w Katyniu, kiedy czekaliśmy na pana prezydenta. I mogę Państwu powiedzieć, że nasze spostrzeżenia już wtedy były bardzo ciekawe i dziwne, bo pominąwszy fakt, że mieliśmy z kilkoma osobami zakaz wstępu na teren Białorusi, bez żadnych przeszkód przejechaliśmy przez Białoruś, a poprzednio jak próbowałem wjechać na teren Białorusi, to mnie w czterech za ręce i za nogi wnoszono do samolotu. Więc to już samo w sobie było dość podejrzane. Ale później, kiedy dojechaliśmy tam na miejsce, to nasz autokar był eskortowany przez kilka samochodów oznakowanych. Jak naliczyłem, nie wiem, było może ich więcej, ale jak żeśmy się zatrzymali na posiłek, to oprócz tych oznakowanych było jeszcze 7 nieoznakowanych, które obstawiły restaurację dookoła, gdzie byliśmy. Nie dopuszczano do nas nikogo. W każdej bocznej drodze stał omonowski samochód. I nawet kiedy chcieliśmy iść na stację Gniezdowo, tam gdzie był rozładunek naszych żołnierzy, tych wszystkich, którzy byli pomordowani w Katyniu, nie chciano nas dopuścić. A my powiedzieliśmy, i tak idziemy. No, wtedy kordon się rozstąpił, pozwolono nam iść, zapaliliśmy znicz. A później, kiedy przyjechaliśmy tam już do Katynia, to cmentarz, choć pielgrzymka nasza miała około 500 osób, to ja mogę śmiało powiedzieć, że tam było 1500 wojska dookoła. My czuliśmy się po prostu jak w otoczeniu jakimś. Sprawdzano nas, prześwietlano, przechodziliśmy przez bramkę, szukano nie wiadomo czego, być może broni. I tak się zastanawialiśmy, o co tu chodzi. No, dzisiaj można powiedzieć śmiało. Ten wypadek, który tam się zdarzył i którego świat nie chce w ogóle dostrzec, moim zdaniem nie był po prostu wypadkiem. Pan prezydent Lech Kaczyński naraził się naszym przyjaciołom z Moskwy, kiedy dzielnie własną piersią broni niepodległości Gruzji, bo świat też nie kiwnął palcem. Gdyby nie Lech Kaczyński, to Gruzji już by po prostu nie było. On zabrał do samolotu, tego właśnie samolotu, kilku prezydentów, poleciał i tam był już pierwszy zamach na niego. No a drugi zamach skończył się tak, jak się skończył. Szanowni Państwo, oczywiście oficjalnie pewnie nigdy nie będzie to, co się tam stało, nazwane zamachem, ale nie ma wątpliwości. No, nasz zespół w parlamencie, kiedy powstał, no, był ze wszystkich stron wściekle atakowany, ale z drugiej strony, jak zaczęliśmy stawiać pytania, zapraszać świadków na spotkania, no bo my nie możemy prowadzić przesłuchań, ale na spotkania, to ci świadkowie zaczęli opowiadać po prostu rzeczy, no między innymi takie, jak mówiła pani redaktor, ale też inne, że na przykład na lotnisku przyleciały 2 samoloty i ta delegacja miała jechać 2 samolotami. No później jeden samolot stwierdzono, że chyba ma awarię i wycofano go i wszystkich zapakowano do jednego samolotu. Na liście pasażerów byli obaj bracia Kaczyńscy i kiedy my, będąc na cmentarzu, czekaliśmy, otrzymaliśmy pierwszą informację, że obaj zginęli. Takie informacje przekazała strona rosyjska. No i w tym momencie, prawdę mówiąc, myśmy tam też zaczęli myśleć, no jednak to jest dość dziwne. Przylatuje prezydent, podobno jest chroniony, podobno jest wszystko przygotowane, prezydencki samolot, czyli najwyższe standardy bezpieczeństwa i rozbija się na lotnisku i wszyscy giną. No, w takich katastrofach wielokrotnie bywało, że na lotniskach samoloty się rozbijały przy lądowaniu, no jednak jakieś osoby przeżywały. Niektóre, witamy pana senatora. Dobry. Jednak bardzo często jakieś osoby przebywały, a tutaj dowiedzieliśmy się później już od pani minister, też posłanki naszej ziemi, niestety bardzo jest mi to przykro powiedzieć, jest po prostu zwykłą kłamczuchą. Dowiedzieliśmy się, że ziemia została przesiana, że ona tam zidentyfikowała wszystkie zwłoki, a później turyści przywozili szczątki ludzkie z miejsca katastrofy. No a te ciała, które później zostały przywiezione, świadczą o tym, że szczątki pewnie pozbierano. Tylko
gdzie się wywieją. Różne są na ten temat teorie, hipotezy. Ja nie będę tutaj ich przytaczał, bo nie mam na żadnym dowodów, ale jedno jest pewne. W tym budynku, czy też w tych namiotach, w których rozpoznawano szczątki, tych części ciał nie było. Co się z nimi stało? Do tej pory polska prokuratura na ten temat milczy, nawet chyba nie zadała pytań. A może nawet jeśli zadała pytania, to nam, posłom, jest to zespół, do którego zapisało się kilkudziesięciu parlamentarzystów, największy chyba zespół w historii parlamentu, zresztą zespół, do którego zapisały się tylko parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, bo cała reszta parlamentarzystów uważa, że nie było sprawy, że tak jak niektórzy jeszcze do niedawna mówili, to prezydent szaleniec kazał lądować, jest odpowiedzialny za śmierć tych wszystkich ludzi, którzy tam zginęli. Takie głosy od innych parlamentarzystów mamy. No i co jeszcze jest takiego bardzo wstrząsającego, kiedy my pytamy, kiedy próbujemy się czegokolwiek dowiedzieć, jest albo mur milczenia, albo wściekły atak. Nazywa się nas po prostu oszołomami, albo ludźmi, którzy przeżywają traumę i nie wiedzą, co robią, no albo tymi, którzy chcą rozpętać wojnę z Rosją. Czyli straszy się ludzi, że no, szalony PiS, gdyby wyjaśnił tą katastrofę, to mielibyśmy wojnę z Rosją. Takie padły sformułowania. A co to oznacza? Jeśli wyjaśnienie tej katastrofy miałoby doprowadzić do wojny z Rosją, no ci, którzy takie słowa, a to od strony rządowej takie stwierdzenia padały, to ci, którzy takie rzeczy mówią, być może wiedzą, że to po prostu wyjaśnienie tej sprawy postawi pod dużym znakiem zapytania stosunki polsko-rosyjskie. Czy ta sprawa zostanie wyjaśniona? No, szanowni Państwo, prezydent leciał tam po to, żeby obchodzić rocznicę zbrodni katyńskiej. Prezydent, który domagał się dokumentów, przekazania pozostałych dokumentów dotyczących tej zbrodni. Od czasów tej katastrofy no, słyszymy ciągle, że będą jakieś przekazane kolejne dokumenty. Tymczasem opublikowano już te, które były przekazane. Być może kolejny raz usłyszymy, że ci żołnierze może uciekli do Mandżurii, tak jak to była kiedyś wersja towarzysza Stalina. Dziś można powiedzieć, że żyjemy w Polsce, w której ci, którzy zadają pytania, mają trudne życie, a dziennikarze, którzy próbują wyjaśnić tą sprawę, wylatują z pracy. Dziś mamy standardy zbliżone do Białorusi. Dziś mamy sytuację, w której odpowiedzialnością za napad na nasze biuro w Łodzi obarcza się Jarosława Kaczyńskiego, że to on jest winien, że kogoś z pracowników naszego biura poselskiego zamordowano. Dziś nikt nie chce wyjaśnić, kto był autorem SMS-ów, które otrzymaliśmy na lotnisku, kiedy przyleciała trumna świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. My wszyscy otrzymaliśmy łącznie z Jarosławem Kaczyńskim SMS-y na nasze komórki, że właśnie zmarła mama Jarosława Kaczyńskiego. Nikt tego nie wyjaśni. Myślę, że niektórzy bardzo żałowali, że obaj bracia tam nie polecieli i próbowali dokończyć dzieła, które się nie powiodły. Na szczęście dla Polski. Nie tylko dla nas, czy dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko na szczęście dla Polski. Bo póki jest jeszcze ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwości, póki są jeszcze tacy dziennikarze jak tutaj koleżanka i póki jest Gazeta Polska, jest nasz dziennik, jeszcze przynajmniej jest taki wąski strumyczek, przez który cokolwiek możemy się dowiedzieć o sprawach naszej ojczyzny. Ja bardzo chciałem podziękować pani redaktor, no i w ten sposób też na pani ręce w Gazecie Polskiej. Za to, co robicie dla nas, dla Polaków, dla patriotów, to być może niektórzy bardzo was nie lubią, no ale ci, którzy kochają Polskę, muszą cenić sobie wolność słowa, muszą cenić prawdę, muszą cenić tych, którzy w obronie patriotyzmu są gotowi ponosić ofiary, nie iść na układy, żyć skromnie, bo życie dziennikarzy w TVN, którzy właśnie kupują sobie te wille gdzieś tam w Wilanowie, no nie jest podobne do życia dziennikarzy z Gazety Polskiej, którzy
kiedyś, nie wiem, być może teraz jest lepiej, ale kiedyś mieli sytuację taką, że chyba nawet rezygnowali z zapłaty za pisanie artykułów, bo po prostu gazeta nie miała pieniędzy. Był zakaz zamieszczania reklam w tej gazecie, a dzisiaj... Obowiązuje do dzisiaj. Obowiązuje do dzisiaj, ale tak. Nie wszyscy go przestrzegają, ale rzeczywiście jest taka sytuacja w Polsce, że ci, którzy mówią prawdę, są sekowani. I my ze swojej strony w parlamencie, jak zadajemy pytania, czy robimy konferencje prasowe, to też one nie są w pełni transmitowane, albo się wybiera jakiś jeden fragment. Zlikwidowano na przykład transmisję z obrad Sejmu. Być może dlatego, że podczas obrad Sejmu, mimo ograniczania czasu wystąpienia, to gdybyśmy złożyli wniosek o debatę na ten temat, to przynajmniej wnioskodawcy mają czas nieograniczony i moglibyśmy powiedzieć o tych wszystkich rzeczach, których się dowiedzieliśmy, o tym wprowadzeniu w błąd pilotów, o tym, co się działo na wieży, o tym, jak w dziwny sposób wyparował wysoki oficer KGB czy GRU, który był na wieży. No proszę sobie wyobrazić, że w Rosji nie można znaleźć oficera tych służb, które tam rządzą. No, wydaje się to nieprawdopodobne. Ja byłem w czasach PRL-u w wojsku i wiem, jaka była panika, jak oficerowie służby wewnętrznej byli pod specjalnym nadzorem i o każdym swoim przemieszczeniu się informowali. A w Rosji, w której do dzisiaj ten system funkcjonuje, ktoś może zaginąć, jakiś oficer, nie można go znaleźć, nie można ustalić. To wszystko pokazuje tylko jedno. Nam będzie się oczywiście opowiadać wersję o katastrofie, o tym, że pewnie to błąd pilotów, a tak naprawdę wiemy, ktoś miał w tym interes. Stara rzymska zasada, najpierw sprawdza się, kto miał interes, kto miał motyw. Z całą pewnością Rosjanie mieli motyw. Z całą pewnością też nasz rząd, który mówił o wojnie na noży, o polowaniu na kaczki, o dorzynaniu watahy, o zastrzeleniu Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszeniu, wypchaniu. Ci ludzie przynajmniej podżegali do zbrodni w normalnym państwie za tego typu działania, po których nastąpiły wypadki, które nastąpiły, prokuratura wszczęłaby śledztwo i mieliby postawione zarzuty. Oczywiście tu nawet nie musi być związku przy podżeganiu bezpośredniego, bo wtedy jest współudział zbrodni, ale podżeganie właśnie na tym polega. Nasze władze, kiedy, przypominam sobie, nigdy nie zapomnę tego widoku, kiedy te trumny niesione na plecach żołnierzy, jedna za drugą z samolotu, zostały kładzione na tych, nie wiem, koziołkach, chyba to można nazwać. Pan premier z ówczesnym marszałkiem Sejmu dościkowali sobie i się śmieli. My rzeczywiście płakaliśmy tam, bo to byli nasi przyjaciele. A oni się śmieli, opowiadali sobie dowcipy. Jeśli ktoś dzisiaj mówi o tym, czy w Polsce jest możliwe zakopanie tego rogu, to ja Państwu powiem, być może tak. Być może historię im przebaczy, ale u mnie oni mają przechlapane do końca życia. Takich rzeczy się nie wybacza. Nawet jeśli ten rząd nie miał nic wspólnego z tą katastrofą. Mówię nawet jeśli. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ogrom zaniedbań, które być może były tylko przypadkiem, być może były spowodowane tylko nienawiścią do prezydenta i jego obozu, ale nawet jeśli to tylko przypadek, to tego rogu zakopać się nie da. Ci ludzie muszą odejść ze sceny politycznej, bo to są ludzie, którzy są nie tylko nieodpowiedzialni, ale to są ludzie, którzy nie są godni rządzić naszym krajem. I szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję, że tu przyszliście, ale chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że mam nadzieję, że przynajmniej Państwo będziecie kupować Gazetę Polską i namawiać ludzi, żeby tą gazetę kupowali. Bo to jest pomoc dla po prostu wolności i niepodległości naszego państwa. Bo istnienie takich gazet, to trudno jest zresztą przecenić rolę istnienia takich gazet. Mam nadzieję, że te kluby Gazety Polskiej będą się rozrastały. Nasze biura wszędzie są do dyspozycji, jeśli chcecie Państwo się spotykać. Mam nadzieję, że też Gazeta Polska będzie zwiększać sprzedawalność i będzie po prostu ostoją wolności słowa w Polsce. Na koniec chciałem pokazać płytę. To są nagrane przez młodych artystów, młodych uczniów szkół muzycznych, piosenki
ulubione pieśni prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tam jest też taka książeczka w środku. Jeśli będziecie chcieli Państwo to nabyć, to proszę się zgłosić, Darek Piwoński zbierze zamówienia. Ja wraz z ludźmi, po prostu ludźmi, którzy są wychowawcami, współpracuję. Taką płytę wydaliśmy. Tam jest w środku książeczka też z życiorysem prezydenta, zdjęciem z Katynia z dnia katastrofy. Polecam Państwu, bo też taką młodzież patriotyczną trzeba wspierać. Proszę sobie wyobrazić, że tej płyty do sprzedaży też nie chce wziąć żadna sieć sklepów w Polsce. Można powiedzieć, że jest pewna część Polaków, którzy są patriotami, którzy w naszym kraju niestety są spychani na margines. Ale ja wierzę gorąco, że my z tego marginesu przystąpimy do ofensywy i będziemy głównym nurtem w naszej ojczyźnie, bo przecież Polska to nasz kraj. My się nie damy zepchnąć. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo przepraszam za spóźnienie. Jechałem ponad 100 km. Niestety ta zła droga spowodowała, że zabłądziłem i z tak dużym opóźnieniem przyjechałem. Proszę Państwa, bardzo cieszę się, że tak dużo osób przyszło. Bardzo cieszę się, że Państwo jesteście zainteresowani. Bardzo cieszę się, że Państwo pamiętacie. I ponieważ już mam tutaj takie sygnały, że musimy kończyć nasze spotkanie, ponieważ sala wynajęta jest przez inne osoby, niebawem będzie inne spotkanie, to ja powiem tak. Przede wszystkim, bo mówicie Państwo tutaj o możliwych sposobach nacisku na władzę, możliwym organizowaniu się społecznym. Tak jak pani redaktor mówi, najlepszym w tej chwili i bardzo skutecznym organem, który działa i dzięki któremu naprawdę sporo udało się osiągnąć. Jest to taka najlepsza forma nacisku, to ta, którą prowadzi w tej chwili pan minister Macierewicz. Ale wszystkie formy są bardzo istotne i bardzo ważne. Ważna jest pamięć. Ja Państwu powiem tak, zbliżają się święta, będziecie Państwo sobie niebawem składać życzenia, składamy już sobie życzenia, dzielimy się opłatkiem. W środę byłem na dwóch opłatkach. Jeden opłatek, jedne życzenie składane przez pana marszałka Borusewicza, drugi wieczorem przez naszego prezesa mojej partii, partii pana posła Marka Suskiego, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. I proszę Państwa, na tym pierwszym spotkaniu uśmiechy, radość, życzenia, takie tradycyjne, wszystkiego najlepszego, miłych, spokojnych, radosnych świąt, ani słowem o podsumowaniu roku, ani słowem o katastrofie, o tym, co nas dotknęło, o tej olbrzymiej żałobie narodowej, o tej olbrzymiej tragedii. Pan marszałek Borusewicz nie mógł o tym zapomnieć, dlatego że vis-a-vis niego stała wdowa po Stanisławie Zającu, moim przyjacielu, który zginął w katastrofie. Ona została w jego miejsce senatorem. To było takie bardzo przykre i wszyscy w kuluarach i wszyscy składając sobie życzenia o tym mówiliśmy. Jak krótką pamięć ma pan marszałek Borusewicz. Ale później sobie pomyśleliśmy, że to nie jest kwestia pamięci, tylko to jest kwestia tej manipulacji, kwestia tego, żeby w każdym momencie możliwie zamiatać to brzydką mówiąc pod dywan. Tak żebyśmy nie mówili o tym, tak żeby po prostu zapomnieć, tak żeby tego nie wspominać, tak żeby ludzie o tym nie myśleli. Następny opłatek, oczywiście już inny, pełen wzruszeń. Ja powiem, że pan premier składał nam życzenia, ale oczywiście wspominał o tym, o tej tragedii, mówił o tej tragedii, mówił o swoich przeżyciach, mówił o przeżyciach naszych, mówił o przeżyciach wdów, które były z nami. W wielu oczach były łzy, ja sam, chociaż uważam siebie za dosyć twardego człowieka, też uroniłem kilka łez. I proszę Państwa, my płakaliśmy, jeszcze popłakujemy, ale musimy być twardzi, stanowczy, wspierać tych wszystkich, którzy chcą wyjaśnić tę tragedię. Od samego początku, ja już nie będę wracał, bo na pewno o tym Państwo mówiliście, od samego początku widać było tą manipulację i cały czas ona jest. W Senacie również na wyraźne żądanie naszego klubu zorganizowaliśmy taki punkt, którym ministerstwo wyjaśniało i pokazywało, na jakim etapie znajduje się wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej. To było kilka miesięcy temu, przed kampanią jeszcze prezydencką, czy w trakcie kampanii prezydenckiej. I powiem Państwu, że nawet
czytając ten stenogram z tamtego posiedzenia, widać, jak oni nas wtedy oszukiwali. Warto również i do tego wrócić, bo to jest dosyć duży, poważny materiał, który pokazuje, jaka olbrzymia jest manipulacja. Jeśli Państwo będą mieli jeszcze do mnie jakieś pytania, to proszę, ja jeszcze na pewno będę przez chwilę dostępna, dobrze? A chciałam jeszcze na koniec przedstawić jeszcze jedną dziennikarkę, która również zajmuje się tematyką śledczą. Na sali jest pani Dorota Kania z Gazety Polskiej. Dorotka, pokaż się. Także może kiedyś Państwo będą mieli okazję zaprosić również panią Dorotę na spotkanie autorskie. Ja Państwu chciałam życzyć bardzo serdecznie wesołych świąt, spokojnych i nowego roku takiego, żebyśmy po prostu, żebyśmy już nigdy nie przeżyli tak potwornego roku jak 2010. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za przybycie. Państwu też dziękujemy. Do zobaczenia.